właściwie wszyscy kerekaś tam robią w jakichś firmach, w jakichś większych korporacjach, wiedzą, co to jest tajny klient. To jest taki człowiek, no ja bym nie musiał objaśniać, ale powiedzmy, że ogląda ten film w to nie wie, kto to jest tajny klient. Internauci by go nazwali hater. Hater za pieniądze, ale ten tajny klient to jest taki człowiek, który ma obserwować poprawność roboty danego pracownika. Czyli jak zauważycie, że Kasi w tam w sklepie padają takie dziążki przy kasie, czym jeszcze mogę panu służyć? Co mogę jeszcze dla pana zrobić? Czy ma pan aplikację tej firmy? Czy coś tam, to bądźcie pewne, czy posiada pan kartę? Bądźcie pewne, że ona was widzi tajnego klienta i ona widzi w każdym tajnego klienta. Nie mam pojęcia, kto jest tajnymi klientami. Mam nadzieję, że są to po większości ludzie sprawiedliwe, ale ja zauważyła, że każdy z nas, bo wiecie, tajny klient jest bezkarny. Jak ty dostaniesz ocena od tego tajnego klienta, który on napisał do twojego szefa i sobie będziesz mogła, czy mógł przeczytać, co było dobrze, co było źle, co jeszcze nie tak, czyś miał łodzież taką jak trza, to ty nie wiesz, w co to był. I to jest ta przewaga tego tajnego klienta, że on może wszystko, a ty nic. Bo nawet jakby się nie zgadzało to, coś ty robiła z tym, co on tam napisał, to nie ma się kaj odwołać i lepiej być cicho, zwłaszcza w większych firmach. Ale ja nie chcę gadać o tajnych klientach, bo to nie o to chodzi. Ja zauważyła, że prawie każdy z nas się tak trochę czuje jak taki tajny klient z taką bezkarnością, zwłaszcza właśnie w internecie, na Google'ach, na rozmaitych ocenach filmów. Ja wam powiem, że ja z tych ocen też korzystam. Chcę się jakiś film obejrzeć, to czytam, co tam ludziska o tym filmie napisali, czy się im podobał. No nie zawsze ta ich opinia jest zgodna z moją. To jest przykład, że ich tajność nie była zgodna z moją tajnością. Ale zauważyła takie coś, że my Polki zwłaszcza mamy we krwi takie bezinteresowne hejtowanie. Zacznę od takiego jednego programu. Nie powiem, jaki to jest tytuł, bo się nie o to rozchodzi. Ja ten program oglądam, to jest kanał na YouTubie, który już jest 3 roki, 2 synki gadają ze sobą i robią to richtig świetnie. Humor, inteligencja, ale co najbardziej w nich cynia, to żaden z nich nie goda co piąte słowo tak, tak, bo teraz jest taka moda, nie? Takie alfachowe ludzie tu padają takie słowo na K i o to rozumia, a takie, wiecie, krawaciarze, nie? Albo ktoś tam, to bo tutaj mamy taki załącznik tak i ten załącznik jest tutaj tak, tak i więc to teraz, że zhejtowała wszystkich tak-takowców, bierzcie się pod rozwagę, co go docie, ale zmierzą do tych synków. Synki mają richty świetne programy. Ja lubię te dłuższe, takie godzina, 10 minut, są też krótsze. I wśród tych wszystkich fajnych opinii, bo oni są bardzo lubiani, to zawsze się zdarzy jakiś hejter, który coś tam wystrzeli i mnie się zwłaszcza jeden taki hejt uwidział. Otóż oni tam się spotykają w różnych miejscach Polski, przychodzą na te spotkania ludziska, rozprzyjdzie 5, roz 50, ich to nie boli i czasami ktoś coś przyniesie, jaki ty albo kołocz,
I raz była taka sytuacja, że przynieśli tam pizza. I z całej mądrości, co te dwa synki, no synki, dome są synki, godały przez półtora godziny, hejter zapamiętał no, jedna rzecz, a one są richty bezbłędne. Piękna polszczyzna, dużo wiedza, w tym psychologiczną i pedagogiczną, czasami dowcip taki, że ja się śmiejam głos, a mnie jest ciężko rozśmieszyć. I jeden z nich jest wegetarianinem i tak się podziwał i padał. To jest chyba pizza wegańska. No i hejter się zaraz tego czepił. Wegańska różni się od wegetariańskiej. To jest zasadnicza różnica. Już hop zaistniał, nie? I widzicie, gdybym się podpisał Wacek jakiś tam, no to bym wszyscy wiedzieli, nie? Że, ale to se robi konto na Google'ach z buźką zasłoniętą po to, żeby no, się w jakiś sposób wypowiedzieć. I ja zaczęła tropić takie rzeczy. Mnie to też spotyko. Na przykład mamy takiego z Kasią hejtera, który po udostępnieniu filmu na YouTubie w pierwszej sekundzie on już dowo łapka w dół. Ja nawet wiem, o co chodzi. Ja powiem tak, proszę pana, to nie jest nasza wina, że pan Janusz miał 35 motocykli, a wy macie ino 5. To nie jest moja wina. A drugi, i to jest, wiecie, on tego filmu jeszcze nie obejrzał, on nie wie, co tam jest. Po prostu zasady, nie? Ale nie wiadomo, kto to jest, skąd ja wiem, proszę pana, no wiem. Ale jedna rzecz jest jeszcze piękniejsza. Na dzień dzisiejszy, kiedy dowo zgodą, tych filmów na YouTubie mamy tak kole, Kasia, będzie 260, nie? Będzie tela. Niektóre są gorsze, inne są lepsze. Moim nadrzędnym i Kasi celem jest, żeby ocalić od zapomnienia. Moja kultura, moja śląsko kultura, to jak u mnie godali we Chorzowie, to jak mnie babka chowali, czyli to jest ten mój wycinek rodzinny. Cicho, mój kąścinek. Twój heimat. Ja, mój heimat. I ten kanał się nazywa, mi skoczysz na plecy, on ci przywala. I ten kanał nasz się nazywał bify.pl. I też taki jeden hop z całości wszystkiego. On no poradził mnie poprawić, że bify, nie bify. I ja specjalnie dla pana Stefana, bo to akurat nie był tajny klient, chciała sam wszystkim jeszcze rozpadać. Słowo bify używane jest w moim rejonie, czyli Chorzów, Bytom, Ruda Śląska, Piekary. Jak się odezwie w to i powie nie u nas bify, to powiem drugą rzecz, że domena bify była już zajęta. Ale ja jako językoznawca od słowa, od niemieckiego, nie że jest, zawsze go dobrze jest mechanik i to potwierdzą, wo wytłumacza, czemu się upierą, że i. Bo to się wywodzi z niemieckiego słowa büfe, u umlaut i żeby przejść do tego umlautu, to pierwsze go do i, potem u i potem przy układzie ust u go do się y, by. Czyli to jest właśnie bliżej y, czyli bify. A ostatnia rzecz, też mnie to rozwaliło. Bardzo dziękuję wszystkim, u których wzbudziła podziw, że specjalnie do odcinków o Żeleźnioku kupiła Żeleźniok. On dalej stoi, także te odcinki jeszcze będą. Ale z całej zaś, z całego pakietu o Żeleźnioku też Wtosik jedno zauważył, jedna rzecz, wiele było odcinków o Żeleźnioku, 10, 12, w każdym razie... Między 12 a 15. No, w moich stronach, u mnie we Hajdukach, Einzla to był pokój z kuchnią.
nie kawalerka, ino pokój z kuchnią. I tak my go dali, tak ją mam zapamiętane. I ty tu, przy Żeleźnioku we Einzli, wziąć się stąd. No, ale kawalerka to jest pokój z kuchnią właśnie. No widzisz, ale jedyny komentarz też takiego krajzu śląskiego był taki: niech się baba najpierw nauczy, co to jest Einzla. No pozdrowią wóz. Ja się nie muszę nauczyć, bo tak my go dali, proszę pana. I słuchajcie, na koniec to nie było po to, że poczuła się zraniono jakimiś hejtami. Cenne uwagi przyjmiemy zawsze, ale wiecie, ja wierzę w coś takiego, że Kazik nad nami jest lustro, lustro wszechświata. Co posyłamy, to się od tego lustra odbiło. Co dajesz, dostajesz, co dajesz, wróci się. Pomyślcie sobie czasami, czy dobre słowo, tak dane bezinteresownie, nie ma więcej wartości niż te wszystkie złe słowa, które się wązdowo, że wy Kazik ukradkiem za zasłoniętej twarzy, za nie wiadomo kogo dowodzie, bo to się wam wróci. Ja się jeszcze wspomniała te Roski, wiecie, lektur żaden nie czyta, nie, bo ta streszczenia. Ja jest jeszcze z czasów, kiedy musieli czytać lektury. I taką jedną z dłuższych to był Faraon. Tam jest taki fragment, jak wszyscy rzekają do Ponbuczka, do tego ichniego. Jeden rzeko, żeby spuścił deszcz, bo on chce mieć pola nawodnione, co by mu urosło. A ten łobok rzeko, co by była susza, co by było słońce, bo on chce, co by mu palmy pięknie owocowały. Ten rzeko, żeby wełna na owca u sąsiada była marno, bo on chce swoja sprzedać lepiej, a tamten zaś rzeko, żeby ludzie pochorowali, bo on jest lekarz, medyk i on chce ludzi lekować. I te wszystkie modlitwy Bolesław Prus przedstawił jako takie ptoki białe, które lecą do wiercha, do tego Ponbuczka, jaki by on nie był, myślał, że jest jeden. Ale Kazik po drodze się ze sobą szczaskują i spadają na ziemię. I no się taki mały syneczek modli, rzyko, co by wszystkim było dobrze, co by wszystkie byli zdrowe. I ta modlitwa doleciała. Jak się sam włączy całą rzesza, że Pan Bóg jest taki, że tam był Allah, że to nie tak, że to... Wiecie co, oszczędźcie mi tego i no zapamiętajcie se, co dajesz, dostajesz. Wrocło się dobro i zło. I o to mi szło w tym filmie.